Oddychać pełną piersią, ależ pięknie i urokliwie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z kolejnego polskiego kąpieliska, tym razem kąpieliska Malina. Tutaj można się relaksować, rozkoszować, odpoczywać. Tu mamy wspaniałą plażę, mamy wiatę czy też grilla. Możemy sobie upiec tutaj swoje ulubione kiełbaski, no ale przede wszystkim mamy czas na refleksję i na relaks. Niech nam trochę tego relaksu na wakacjach nie będzie brakowało. Można poczytać książkę, można zachęcić Państwa oczywiście do lektury najnowszego numeru Czasu na Opole. Trochę czasu zejdzie, żeby przeczytać ten numer. A piękna woda nastraja do tego, by wejść, ochłodzić się nieco tutaj. Tu oczywiście takich warunków aż do kąpieli takiej fest nie ma, ale po drugiej stronie na pewno akwenu tak. Tutaj więcej, tak jak mówiłem, takiego typowego leżakowania, odpoczywania. A jeżeli chcemy bardziej być aktywni, no to proszę bardzo, to myślę, że może jednym skokiem uda nam się przeskoczyć te część kąpieliska i udać się na drugą, by zobaczyć, jak wygląda tamta strefa kąpielowa. To co, robią Państwo z nami jeden przeskok przez Malińską Wodę? Proszę bardzo. No to hop! Jesteśmy, niewiele brakowało, abym jednak się w wodzie znalazł. Po drugiej stronie, tak jak mówiłem Państwu, więcej miejsca na pewno takiego iście rekreacyjno-sportowego, choć na tych przepięknych piaskach też będzie można odpoczywać i relaksować się. Od godziny 10 będą tutaj już ratownicy w pracy z Państwem. Zresztą już widzę, że ratownicy przygotowują się do tego kolejnego dnia, sprawdzając, co się dzieje na podłożu. Tutaj tej części, która jest przygotowana właśnie do pływania. Tutaj bezpiecznie mogą pływać i ci najmłodsi, czyli i dzieci, jak Państwo widzą w tej pierwszej strefie czerwonej, i później tam, gdzie jest nieco głębiej. 7 dni w tygodniu od 10 do 19 są tutaj ratownicy, by w razie co, ale odpukujemy, oczywiście by się nikomu nic nie stało. Tutaj mamy zaplecze też w postaci oczywiście i toalet, i możliwości skorzystania z prysznica, czy też umywalki, więc z całą pewnością tutaj spędzenie czasu na Malinie jest niezwykle gustowne teraz od samego rana, zatem drodzy Państwo, polecam czy jedną, czy drugą stronę. Jeżeli chcecie zacząć dzień leniwie, spokojnie, od relaksu, udajemy się na jedną stronę, a później jak chcemy być aktywnym, bawić się też w wodzie, to idziemy tutaj i jesteśmy przez cały dzień na tym kąpielisku. Udanych, spokojnych wakacji. Zobaczcie sobie Państwo na ten piękny obrazek Maliny.